Cześć wam dzisiaj, my z Wizu Wizualnia, wyglądacie człowieka, który mnie lub bardziej chciałby powrócić do codziennego nagrywania. Jest! Będą ciekawostki w ramach tego i będą to inne ciekawostki niż codziennie pojawiają się na Facebooku rano, więc nie przejmujcie się, nie będzie dublowania. Na dzień dobry leci ciekawostka o Pokémon Go! Pokémon to jest coś, co znów szarżuje na listach przebojów. Po prostu ludzie popadli w szaleństwo z tą nową grą. To jest pierwsza gra Nintendo chyba, która nie wychodzi bezpośrednio na konsolę Nintendo, tylko jest na smartfony. Jest na iOS-ach i na Androidach z tego co widzę, ale oczywiście nie ma jeszcze w Polsce, albo przynajmniej ja znaleźć się mogę, jestem co głupi. Zapewne da się to jakoś obejść. Jak ktoś wie, może mi wytłumaczyć w komentarzu. Nie obrażę się. Nareszcie Nintendo wymyśliło jakiś sposób na wyciągnięcie ludzi z domu i na to, żeby zaczęli się ruszać. I całkowicie poszło w innym kierunku niż z tą kretyńską grą. Ona się bodajże Wii Fit nazywała. I to był dramat, to była tragedia, mi się nie podobało to coś. A ta koncepcja mi się podoba. W ogóle mam słabość jako taką do Pokémonów, więc chciałbym tego spróbować. Zaraz zobaczymy. Po kolei. W Wyoming, w Stanach Zjednoczonych, nastolatka, 19-letnia dziewczyna znalazła zwłoki. Znalazła trupa. Szła szukać Pokemona z tym telefonem. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale zakładam, że to jest połączone jakoś z mapami Google'a czy coś. Więc szła znaleźć sobie tego poka, którego chciała i zobaczyła w wodzie zwłoki. Człowieka, faceta, nie? Więc tak... Au! Trauma trochę? W ogóle... Dobra. Ta historia w połączeniu z kilkoma innymi, mniej drastycznymi akurat, stała się podwaliną do negatywnego spinu na tą konkretną grę i na wszystkie inne tego typu, które będą się niedługo pojawiać, bo Nintendo znowu wpadło na genialny pomysł. Jak wiemy, zazwyczaj za Nintendo dwa kroki do tyłu jest Sony z identycznym pomysłem, tylko z inną nazwą, nie? Więc tego typu gier będzie teraz więcej. I zastanawiam się, dlaczego, bo do tej pory było tak, że to choroba zombie, dzieci siedzą w domu przed komputerami, przed telewizorami i zamieniają się w takie zombie i to było negatywne. I teraz ktoś wymyślił, jak to połączyć z wyciągnięciem dzieciaków na dwór i nagle jest to wielce złe i wszyscy mają o to wąty. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o MWO! New World Order! Tak, oczywiście. I to w sumie nie jest pierwszy zgrzyt, zgrzytów było kilka tam, ktoś się dał pobić, wszedł w złą dzielnicę, ukradli mu telefon i w ogóle jakieś cuda, wiecie, Stany Zjednoczone, u nas zresztą też by to przeszło, jakby ktoś szedł z nowiutkim iPhone'em i wszedł, nie wiem, gdzieś, chciałem rzucić teraz jakąś nazwą, ale lepiej nie będę rzucał, na Trójkąt we Wrocławiu, wszedł na Trójkąt we Wrocławiu, to wyszedłby okrągły, nie dość, że to jeszcze bez telefonu, takie zero by było. No i historii z tym Pokémon Go od właściwie samych zapowiedzi było bardzo dużo, bo oprócz tego, że to działa na smartfonach, to jeszcze jest do tego jakiś zegarek, który pozwala nam łączyć się z wszechrzeczą Pokémonów bez użycia smartfonów w ręce. I była taka plota na samym początku, że to może być wykorzystane do porywania ludzi w celach okupu albo sprzedaży organów wewnętrznych, albo kosmici tak mogą ludzi porywać. Wiecie, ogólnie taka bzdura, ale to też projektując taką grę trzeba się zastanowić, co można zrobić, a na co trzeba uważać, żeby nie zrąbać, żeby się to jakoś źle nie skończyło. Z całej tej historii w sumie morał jest taki, że chyba jestem złym człowiekiem, bo po przeczytaniu tego byłem troszkę poirytowany, że nie podano na jakiego Pokemona ona tam polowała i czy go złapała, więc... Chyba jestem złym człowiekiem. No ale dobra, jako że wiem, że wy będziecie w to pykać zapewne i ja też zamierzam przetestować to i sobie i wam polecam po prostu uważać, żeby nie dostać w czapę bez sensu za chęć grania w Pokémony. Dziękuję za uwagę i hej! I teraz mam tą muzyczkę w głowie. Pokémon! I wanna be the very best Pokémon.